Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj w kolejnej rozmowie Nowego Ładu moim gościem jest pan Jan Wójcik, ekspert od stosunków międzynarodowych i ekstremizmu, założyciel portalu euroislam.pl, obecnie związany również z Fundacją Security for Freedom. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A z panem Janem Wójcikiem porozmawiamy na temat Bractwa Muzułmańskiego i bilansu arabskiej wiosny po 10 latach, no bo właśnie Bractwo Muzułmańskie wskutek tejże arabskiej wiosny, jakże głośnej 10 lat temu, miało szansę w wielu krajach objąć władzę, w kilku krajach naprawdę tę władzę na jakiś czas objęło, natomiast dzisiaj wydaje się, że ten miraż połączenia islamu i nowoczesnego państwa i demokratycznych struktur państwowych, no jednak właśnie okazał się mirażem i również sami Arabowie, przynajmniej wedle niektórych doniesień, ale wedle też utraty władzy w kilku krajach przez bractwo i ośrodki z nim powiązane, po prostu Arabowie mniej już ten kierunek islamistyczny popierają. Na ile to jest prawda i z czego to może wynikać, o tym właśnie porozmawiamy dzisiaj. A zanim przejdziemy do rozmowy, ja krótko zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do udostępnienia tego materiału, do pisania nam z kim i o czym powinniśmy jeszcze według Państwa porozmawiać. No i oczywiście proszę o wsparcie finansowe, które jest nam niezbędne do kontynuacji naszej działalności. Link do tego, jak mogą nas Państwo wesprzeć, znajdziecie Państwo w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. A zatem, no właśnie, mamy Bractwo Muzułmańskie, tę nazwę chyba prawie każdy z naszych widzów słyszał. Czym tak naprawdę jednak było historycznie i czym jest dzisiaj Bractwo Muzułmańskie? Wiemy, że powstało ono w 1928 roku, pewnie część z naszych widzów nawet słyszała takie nazwiska jak Hasan al-Banna, czyli jego założyciel, czy później jeden z jego głośnych ideologów, Said Qutb. Czym było Bractwo Muzułmańskie przez te 80 kilka lat do momentu, kiedy wybuchła arabska wiosna? Jakie były jego założenia ideologiczne? Znaczy tak najprościej, jakby jednym zdaniem odpowiedzieć, to był to ruch islamistyczny, panislamski ruch, który dążył do wprowadzenia tak zwanego islamu politycznego, czyli tego, żeby państwa muzułmańskie kierowały się w swoim rządzeniu szarią, prawem islamskim, gdzie Koran będzie tym najwyższym autorytetem, plus hadisy, no bo sam Koran nie wystarczy, żeby tutaj prawo muzułmańskie dookreślić. No i jakby takim najbardziej popularnym ich zawołaniem było: islam jest rozwiązaniem. Ale to jest taka bardzo prosta opowieść, ponieważ to Bractwo Muzułmańskie raz, że ewoluowało w czasie, tak jak sam pan powiedział, zostało założone w 28 roku, więc mamy już prawie 100 lat funkcjonowania tej organizacji. Poza tym to Bractwo Muzułmańskie również rozwinęło się w różnych krajach, tak? To znaczy teoretycznie najprościej mówimy o Bractwie Muzułmańskim, jak myślimy o Bractwie Muzułmańskim w Egipcie. To znaczy to jest ta organizacja, która powstała w Egipcie, w Egipcie była w opozycji, potem rządziła, niedawno została zdelegalizowana i tą władzę jej zabrano. Natomiast były organizacje Bractwa Muzułmańskiego w innych krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, ale również też organizacje Bractwa Muzułmańskiego w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Także mamy tutaj całą masę różnych organizacji, które na różne sposoby próbowały przez te lata funkcjonować w świecie polityki. Mamy też ruchy bardziej umiarkowane, a także ruchy, które korzystając z ideologii wspomnianego Saida Qutba, sięgnęły po idee rewolucyjne i tak naprawdę Qutb dla wielu dżihadystów był głównym ideologiem. Więc tak, żeby od początku to również tak zacząć, trzeba powiedzieć o tym, co wydarzyło się przed Bractwem Muzułmańskim, to znaczy islam zaczął przegrywać z Zachodem. Tak naprawdę pojawiła się europejska kolonizacja w tamtych krajach, pojawiły się coraz większe wpływy europejskie, a utrata znaczenia kalifatu, który reprezentowała wtedy Turcja, ta Turcja osmańska. I wtedy jakby ta sytuacja zrodziła wiele jakby reakcji, postaw wobec tego. Dwie główne to była taka, że
przegrywamy z Zachodem, zacznijmy go naśladować, imitować. Tak? I w ten sposób na przykład pojawiła się współczesna Republika Turecka i stworzona przez Atatürka, Mustafa Kemala Atatürka. I to był jeden model. Drugi model był taki, że pozostawało dalej takie przywiązanie do, powiedzmy tutaj, do idei islamu, do tego, że ten islam jest jednak, w sumie wierzymy, jesteśmy muzułmanami, to islam jest tą najważniejszym przepisem dla ludzkości podanym przez Boga, więc jeżeli coś się dzieje nie tak, to my widocznie odeszliśmy za bardzo od islamu. I to są te tak zwane ruchy rewiwalistyczne, czyli te ruchy, które sugerowały jakieś odrodzenie, powrót do lat, do przeszłości, czy to był ruch salaficki, który naprawdę chciał imitować przeszłość, czy to było bractwo muzułmańskie i islamiści, bo tutaj też trzeba wspomnieć o Maududim, czyli człowieku, który tworzył podobne idee, tylko na subkontynencie indyjskim. Więc mamy tutaj do czynienia z taką formą pewnego modernizmu, który chce poprzez struktury państwowe wprowadzić coś, co jest trochę bardziej zgodne z salafizmem, czyli takie odwołanie do prawa szariatu i rządzenia państwem w myśl prawa podyktowanego przez Boga, a jednocześnie Hassan al-Banna, założyciel Bractwa Muzułmańskiego, był zwolennikiem jednak tej działalności nieprzemocowej i przejścia przez ten system parlamentarny i w ten sposób wprowadzenia państwa muzułmańskiego. Państwo islamskie dzisiaj ma trochę inne skojarzenia. No więc tak. To było tak na początku, tak? Natomiast możemy prześledzić jakby dalszą ewolucję braci muzułmańskich w następnych latach, ponieważ jeżeli mieliśmy historię na początku lat 30., 40. związana z okupacją brytyjską, próbą zniesienia tej okupacji, bracia muzułmańscy jakby też w to włączali się, to jednocześnie na dalszym etapie bracia muzułmańscy w Nowym Egipcie zaczęli przeszkadzać nowym władzom. Oni w 1954 roku starli się z tak zwanym ruchem wolnych oficerów, czyli z ruchem, który dał potem władzę Nasserowi. No i w ten sposób bracia popadli jakby w niełaskę i byli prześladowani w samym Egipcie, co spowodowało również ich emigrację i rozprzestrzenianie się na inne kraje Bliskiego Wschodu. I to był jeden z etapów. Następny możemy śledzić w latach 60., kiedy Nasser dochodzi do zamachu na Nassera, o co oskarżani są bracia muzułmańscy, również zostają się obiektem prześladowań, a także pod koniec lat 70., początek lat 80. znowuż podejrzenie o udział w zamachu czy na Sadata, chociaż zrobiła to organizacja, która była odłamem Bractwa Muzułmańskiego, które było też nie, część ludzi, no jak to ludzie nie byli cierpliwi czekać tych lat, tego postępowego procesu przejmowania władzy i chcieli działania, czyli w tym sensie walki zbrojnej też następowały pewne odłamy od tego Bractwa Muzułmańskiego. Więc mieliśmy kilka fal emigracji braci muzułmańskich, co skutkowało też tworzeniem się tych partii muzułmańskich czy ruchów muzułmańskich w innych krajach i w różnych krajach miały jakby różne przejawy współpracy albo opozycji, albo czasami kooptacji, a czasami dyskryminacji wobec nich przez poszczególne władze. Mhm. Jak silne było bractwo w Egipcie i innych państwach jakby u progu tej rewolucji 2010-2011 roku? No bo jak sam czytałem na ten temat jedną książkę na temat tej króciutkiej władzy braci muzułmanów w Egipcie, no to że tam autor pisał, że oni bardzo wiele funkcji wypełniali, których nie spełniało państwo prawdziwe, które są w Europie, takich jak chociażby opieka nad starszymi, jakieś usługi zdrowotne, edukacyjne i tak dalej. Rzeczywiście mieli takie bardzo silne struktury, które, jeśli dobrze rozumiem, funkcjonowały poniekąd po prostu równolegle do tego
oficjalnego państwa rządzonego przez Mubaraka. Czy w wielu innych państwach oprócz Egiptu Bractwo Muzułmańskie też miało, chociaż w niewielkim stopniu, podobnie silne struktury, co w tym swoim państwie matce? Oranie, to jest jakby dużo do opowiadania, dlatego że w każdym kraju było troszeczkę inaczej, ale możemy tak szybko spróbować przejść przez te poszczególne państwa, ponieważ to wzięło się tak naprawdę nie tylko z ery Mubaraka, właściwie od początku Bractwo Muzułmańskie w jakiś sposób, nie wchodząc w struktury rządowe, zaczęło wypełniać właśnie tą pustkę i w działalności społecznej, w działalności stowarzyszeń, w działalności tworząc edukację, tworząc opiekę zdrowotną, czyli jakby wspierając tych wszystkich różnych członków, bo to też była jakby idea zarówno i Hasana Albany, jak również Kutba, jakby takiej islamizacji społeczeństwa. Kutb mówił o braciach muzułmańskich, że no, oni są tą szpicą, tą awangardą, która ma przygotować całe społeczeństwo na przyjęcie tej idei państwowości muzułmańskiej. Natomiast miało to się odbywać właśnie też przez to, że w pewien sposób organizacja, jednocześnie wypełniając pewną lukę państwa, zastępuje to państwo i no, tworzy bliższe związki ze swoimi członkami. I poza Egiptem mieliśmy też taką sytuację na przykład w Arabii Saudyjskiej. To było też dość ciekawe, bo w Arabii Saudyjskiej zostali przyjęci bardzo otwarcie w 1954 roku. Akurat Arabii Saudyjskiej tworzącym się systemie edukacyjnym brakowało nauczycieli. Wielu braci muzułmańskich pochodziło z klasy średniej i zostali tam, no, krótko mówiąc, zatrudnieni. Tak weszli w ten system edukacyjny i do lat 80., 90. funkcjonowali jako taka nawet warstwa intelektualna. Wiele takiego intelektualnego ferworu w Arabii Saudyjskiej działo się w okolicach Bractwa Muzułmańskiego. Był taki ruch, przebudzenie, sahwa do 90. lat, no ale w końcu został zakazany przez Arabię Saudyjską, ponieważ w pewnym momencie zaczął podważać prawo rodziny królewskiej do rządzenia w Arabii Saudyjskiej i kierować do tych takich zasad Bractwa Muzułmańskiego, gdzie tutaj używamy pewnego demokratycznego, nazwijmy to, mechanizmu po to, żeby wprowadzać prawa związane z islamem. Tak było również w Tunezji. Tak możemy powiedzieć, przez jakiś czas też było w Syrii. W Syrii ruch Bractwa Muzułmańskiego również pomagał swoim członkom, tworzył, w ten sposób przekonywał też ludność do siebie, no ale na przykład w Syrii w 1982 roku doszło do dużego konfliktu z rządzącymi lawitami i Bractwo Muzułmańskie uznało, że to jest ten moment, że można już podnieść rewolucję. W 1982 roku powstanie w Hamie, które zostało bardzo brutalnie stłumione i nawet przy obecnej konflikcie w Syrii wśród sunnitów ta brutalność wiosny. W niektórych krajach Bractwo Muzułmańskie zdążyło być już zakazane. To znaczy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich uznano, że Bractwo Muzułmańskie jest związane z przemocą. W Arabii Saudyjskiej, tak jak już wspomniałem, w Tunezji, za to w Egipcie funkcjonowało jako mocna organizacja, aczkolwiek również nie brała udziału tuż przed arabską wiosną w parlamencie, chociaż przez część rządów Mubaraka Bractwo Muzułmańskie stanowiło opozycję, więc no, mamy niejasny obraz. Natomiast kiedy doszło do arabskiej wiosny, zarówno w Tunezji, zarówno w Egipcie było wiadome, że to są najlepiej zorganizowane struktury. No i jak duży był rzeczywiście udział w samej arabskiej wiośnie, bo z tego co czytałem, to dla braci muzułmanów, chociażby właśnie w Egipcie, to nie było wcale oczywiste, że należy
uczestniczyć w chociażby demokratycznych wyborach w momencie, w którym się taka możliwość po obaleniu Mubaraka pojawiła. Jak wyglądało podejście braci muzułmanów do arabskiej wiosny? Czy ona ich zaskoczyła? Na ile się w nią angażowali? Czy na jakim etapie udało im się i na ile udało im się ją przejąć z rąk tych aktywistów nastawionych chyba jednak mniej islamsko, a bardziej demokratycznie? No tutaj sytuacja była powiedzmy taka, że przez te pierwsze momenty arabskiej wiosny Bractwo Muzułmańskie praktycznie się nie angażowało jako organizacja. Tak naprawdę można powiedzieć, że jako organizacja nie funkcjonowała specjalnie w całej rewolucji arabskiej wiosny. To znaczy jej członkowie brali udział, pojawiali się na ulicach, współdziałali razem z tymi studentami, natomiast Bractwo Muzułmańskie trzymało się z tyłu z dwóch powodów. Jeden znowu, żeby nie wystraszyć Zachodu, który troszeczkę się jednak obawiał. My cały czas patrzyliśmy na ten dualizm na Bliskim Wschodzie, że z jednej strony mamy dyktatorów, ale z drugiej strony fundamentalistów, więc bardzo przywitano tych młodych Egipcjan, Tunezyjczyków, pokolenia internetu, którzy na Facebooku, przypomnę, łączyli się po prostu razem ze sobą, organizowali protesty, więc to bractwo stało z tyłu z tego powodu. Z drugiego powodu też, że oni doświadczyli swojej historii wielu prześladowań, tak? 54 rok, 81, czy te lata związane z konfliktami z władzą. Starali się więc nie angażować i patrzeć na to, co się wydarzy. Natomiast w momencie, kiedy już władze upadły, to było wiadome w pewien sposób, że oni będą w stanie najlepiej zorganizować się do tych wyborów, jeżeli do nich dojdzie. Tak? I pamiętamy wtedy całe dyskusje w Egipcie, kiedy stanowisko prezydenta Egiptu miał ubiegać się pan Mohamed al-Baradei, związany z Międzynarodową Agencją Atomistyki. W końcu zrezygnował, bo twierdził, że już ta rewolucja jest już w jakiś sposób zniekształcona, porwana przez inne ruchy. Zresztą widział też, że jest tutaj, tak naprawdę będzie wybór między zwolennikami starego reżimu związanymi z wojskiem, a właśnie Bractwem Muzułmańskim. Te ruchy liberalne nie były na tyle silne, żeby mieć struktury, nie miały tego, o czym pan wspomniał, tych szpitali, edukacji, tej całej pomocy społecznej, na której Bractwo Muzułmańskie się zbudowało. Więc w momencie, kiedy przystąpiono do wyborów, no to bracia muzułmańscy byli na tak zwanym pole position i zdobyli raz, że przewagę w parlamencie, dwa, że wygrał ich prezydent. Trwało to krótko. I to był ten upadek w Egipcie, pierwszy upadek, ponieważ bracia muzułmańscy nie zajęli się tymi problemami, które wyniosły ich do władzy. Tak? Bo tak naprawdę rewolucja arabskiej wiosny nie odbyła się pod hasłami, tak naprawdę przyczyną nie była chęć demokratyzacji czy chęć przywrócenia islamu do władzy. Przyczyną była bieda, problemy bezrobocie i problemy gospodarcze. I bracia muzułmańscy w Egipcie bardzo mocno skoncentrowali się w trakcie władzy Morsiego na kwestiach ideologicznych, na kwestiach dotyczących na przykład roli kobiety w społeczeństwie. Proponowali to, co zaczynało oburzać ludzi, dekryminalizację obrzezania, obniżenie wieku za mąż pójścia. Wypychano kobiety jakby ze sfery publicznej. Represje też dotyczyły chrześcijan, oczywiście nie rządowe, ale społeczne, nad którymi nie potrafili zapanować i bardzo szybko roztrwonili tą grupę poparcia i tak naprawdę sami ludzie wyszli na ulicę, domagając się obalenia Bractwa Muzułmańskiego. Wojsko jakby wkroczyło tutaj, wykorzystując ten polityczny, popularny sentyment i stłamsiło Bractwo Muzułmańskie, wsadzając wielu ludzi do więzienia, a także wiele osób zginęło na protestach przeciwko powrotowi dyktatury. No, sam prezydent Morsi w końcu zmarł w więzieniu w takich nieoczywistych okolicznościach.
Zresztą, więc to jest wszystko tak, to jest ciekawe, no bo to jest z zewnątrz niesamowite, że oni doszli do władzy. Morsi był jedynym w historii Egiptu tak naprawdę demokratycznie wybranym prezydentem. I już rok później pojawiły się masowe protesty przeciwko jego władzy. Rozumiem, tutaj pan stawia taką tezę, że kolokwialnie mówiąc, bracia muzułmanie po prostu przeszarżowali z tym swoim ideologicznym programem, którym się zajęli, czy oni się okazali również po prostu, tak jak było w tekście na euroislam.pl, że u władzy okazali się równie niekompetentni i skorumpowani jak świeckie reżimy arabskie, czy autorytarni rządzący? Ten, co na euroislam.pl, to mówił chyba, mam takie wrażenie, bardziej o Tunezji, bo w Tunezji mieli więcej możliwości pokazania, to raptem rok, tak? Natomiast w Egipcie także nie zabezpieczyli tych podstawowych potrzeb egipskiego społeczeństwa i byli i niekompetentni, pojawił się klientelizm, pojawiały się decyzje, które oburzały ludzi, to znaczy, jeżeli gospodarczo sprawy nie są załatwione w państwie, to te wszystkie decyzje ideologiczne jeszcze bardziej ludzi rozdrażniają, bo wiemy, co jest naszą potrzebą, wiemy, nad czym ktoś się skupia i w ten sposób bardzo szybko roztrwonili to poparcie, ale z drugiej strony też pamiętajmy, no cały czas ten establishment wojskowy, który był za Mubarakiem i pozostał w Egipcie, cały czas czekał też na tą możliwość. Bo to jest pytanie, czy tego nie wiemy, tak? I się nie dowiemy, czy gdyby pozwolono im jeszcze dalej działać, może by w pewnym momencie ustabilizowali gospodarkę, ekonomię, ludzie by byli jakoś zadowoleni, nawet pomimo tych pewnych niedogodności związanych ze sferą ideologiczną. Inaczej sytuacja wydarzyła się w Tunezji, ale w Tunezji mieliśmy znowu trochę inne społeczeństwo, trochę silniejsze i takim społeczeństwie obywatelskim i bracia muzułmańscy byli tam też bardziej umiarkowani. Ja pamiętam, chyba w 2018 roku rozmawiałem z profesorem Bassemem Tibim, on był akurat świeżo po rozmowie z Rashidem Ghannouchim i on twierdził, że no Ghannouchi to już nie jest taki islamista jak kiedyś i to już w ogóle nie ma wiele tam z islamizmu, można mówić o pewnym islamskim konserwatyzmie, ale wtedy też ta sama partia Ennahda w Tunezji ogłosiła, że w ogóle rezygnuje z takiego głównej idei bractwa, głównego postulatu bractwa muzułmańskiego, że chce wprowadzić szariat poprzez demokrację. Ennahda w ogóle się od tego oficjalnie odcięła. I przez te kilka lat Ennahdzie udawało się i wygrywać wybory, i przegrywać, i oddawać władzę, i tworzyć jakieś koalicje, całą tą grę demokratyczną, którą znamy, bez żadnego tam jakiegoś próby narzucenia tej swojej ideologii. Oczywiście były tam różne podejrzenia o tym, że Ghannouchi spotyka się cały czas z Turcją, z Katarem, że spotykał się również z Ansar al-Islam, czy organizacją terrorystyczną w Tunezji. Były jakieś takie zarzuty, natomiast nie przekładało się to zupełnie na politykę. No ale w Tunezji podstawowym problemem jest gospodarka. Ten kraj, który naprawdę mógłby z tych krajów arabskiej wiosny w jakiś sposób wyjść demokratycznie z tego i rozwijać się dalej, ma problem z gospodarką z powodu turystyki, z powodu pandemii, z powodu korupcji i klientelizmu. I tutaj bracia muzułmańscy okazali się tacy jak wszyscy, więc teraz stracili władzę znowuż w formie jakiegoś przewrotu, może tutaj mało militarnego, bo tutaj krew się nie polała specjalnie, natomiast no, wojsko zablokowało wejście do parlamentu. Prezydent Said trochę legalnie, trochę nie, bo to jest dyskusyjne, rozwiązał parlament. Jest taki przepis, że na 30 dni mógł rozwiązać parlament, jeżeli jest duże zagrożenie bezpieczeństwa, on się na to powołał, no ale dalej już też przejął władzę, ją trochę scentralizował, zobaczymy, co będzie dalej, natomiast zrobił to znowuż przy poparciu większości społeczeństwa. Społeczeństwo miało dosyć tych nieudanych rządów, nie tylko tam bractwa muzułmańskiego. No właśnie, to jest charakterystyczne chyba, ta Tunezja była jednym z ostatnich bastionów
tej władzy wywodzącej się z arabskiej wiosny. Wspomnieliśmy już o Egipcie, o Tunezji. Jak to wyglądało w innych państwach, takich jak chociażby Maroko czy Sudan, gdzie też Bractwo Muzułmańskie chociaż chwilowo miało po arabskiej wiośnie wpływ na władzę? W Maroko postawiono na pewno tak po pobliżu tego, bo też były różne reakcje tych rządów dyktatorskich i królewskich w różnych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Maroko postawiło na kooptację, tak? Rozluźniono kwestię wyboru, dopuszczono głosowania, wybory partii, dopuszczono partie islamistyczne, w tym właśnie partię Wolności i Sprawiedliwości, która w pewnym okresie nawet zdobyła większość w parlamencie, stworzyła rząd. Oczywiście to było też pod taką pewną jednak kontrolą, taką dyktatorską, znowuż taką centralizacją władzy wokół króla, który w kluczowych kwestiach wojskowości, sądów dalej zachowywał prerogatywy, ale no, mieli okazję również rządzić. No i tutaj ostatnie wybory, no to klęska Bractwa Muzułmańskiego. Ze 125 głosów w 389-osobowym parlamencie spadli do 12 miejsc. I znowuż tutaj Bractwo Muzułmańskie zostało też oskarżone o to, że jest niekompetentne w rządzeniu. Chociaż trzeba przyznać, że rządzić w czasach pandemii jest trudno i to można zarzucić wielu politykom dzisiaj. Więc no, pytanie, czy rzeczywiście tutaj akurat w przypadku Maroka mamy do czynienia z niekompetencją, czy rzeczywiście niesprzyjającymi warunkami zewnętrznymi. I pan jeszcze pytał o Sudan, tak? W Sudanie w ogóle Bractwo Muzułmańskie bardzo wcześnie miało wpływ na władzę. Ono powstało tam znowuż w okolicach lat 40. w ogóle. I to nie z powodu opresji, tylko bracia muzułmanie po prostu wysyłali delegacje do Sudanu i zakładali tam organizacje islamistyczne, bo to też była idea takiego stworzenia, eksportowania tej islamskiej rewolucji do innych krajów. Znaczy, rewolucji to przepraszam, bo to bardziej z Iranem jest związane, ale tutaj mamy tej islamskiej ideologii, islamistycznej ideologii. I jedną z takich ważnych postaci od lat 60. w Bractwie Muzułmańskim stał się Hasan al-Turabi, który przez długi czas był takim liderem Bractwa Muzułmańskiego, a w 89 roku poparł przewrót Omara al-Bashira i no, tak naprawdę wpływał razem z nim na całą politykę Sudanu, więc przez długie lata tak naprawdę, do 99 roku, przepraszam, do 2019 roku Bractwo Muzułmańskie miało wpływ na Sudan, natomiast no, nie jest to też wpływ pozytywny, no bo Omar al-Bashir został oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z pacyfikacją ludności w Darfurze, więc no, tu Bractwo Muzułmańskie też nie ma jakichś szczególnych osiągnięć. No i w tej chwili patrzymy na to, jak Sudan będzie się rozwijał, no bo przez 2 lata mieliśmy tam taką odejście od Bractwa Muzułmańskiego. Bractwo Muzułmańskie było już no, na marginesie i przywracano pewne ruchy demokratyczne, które właściwie miesiąc temu, tak, 2 miesiące temu no, nastąpiło tutaj zakończenie, miesiąc temu, przepraszam, nastąpiło zakończenie tego procesu chwilowe, taka przerwa, no, miejmy nadzieję, że krótka, ponieważ władze przejęli z powrotem wojskowi. Mhm. Jak na przestrzeni lat kształtowało się to, jakie państwa zewnętrzne były gotowe wspierać Bractwo Muzułmańskie? Wiemy, że dzisiaj najbardziej je wspierają Turcja i Katar, chociaż Turcja ostatnio tak się zaczęła dystansować wobec swoich chęci
normalizacji stosunków z Egiptem. Też na pewno nasi widzowie byliby ciekawi, jak pan na to patrzy. Natomiast no, wspomniał pan już o Arabii Saudyjskiej, która właśnie najpierw przez wiele lat dawała tym braciom muzułmanom bardzo dobre warunki do rozwoju, o czym pan już mówił, a potem nagle tak odcięła się od nich i teraz wręcz jest zaangażowana w zwalczanie ich. No chociażby kiedy miał miejsce przewrót wojskowy w Egipcie, który obalił prezydenta Morsiego z Bractwa Muzułmańskiego, no to bardzo wielu analityków mówiło, że Arabia Saudyjska sprzyjała temu przewrotowi. Jak dzisiaj rozkłada się ta mapa stosunków różnych państw do Bractwa Muzułmańskiego? No bo chyba ono przez te reżimy, czy różne królestwa, takie jak Arabia Saudyjska, było odbierane negatywnie po prostu ze względu na ten akcent taki demokratyczno-ludowy również. Tak. Dzisiaj mamy do czynienia z mniej więcej takim podziałem na Bliskim Wschodzie, że głównymi przeciwnikami Bractwa Muzułmańskiego jest Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, to może nawet bardziej niż Arabia Saudyjska, Egipt. Natomiast wśród krajów, które do dzisiaj wspierają Bractwo Muzułmańskie, jest Turcja i Katar, aczkolwiek wszędzie to miało pewną swoją i dalej podlega pewnej ewolucji. Tak jak już wspomniałem wcześniej o Arabii Saudyjskiej, która zaczęła delegalizować Bractwo Muzułmańskie w związku z tym, że właśnie podważało władzę królewską i obecny układ pomiędzy rodziną Saudów a Wahhabitami, więc to był powód do tego, żeby Bractwo Muzułmańskie zacząć prześladować, ale nie tylko w Arabii Saudyjskiej, zerwać kontakty z nimi na całym świecie. Chociaż przez długi czas Arabia Saudyjska, pomimo tego, że już u siebie nie patrzyła przyjaźnie na Bractwo Muzułmańskie, wspierała Bractwo Muzułmańskie na przykład w świecie zachodnim. No, są jeszcze książki z lat 90. czy z początku tego wieku, na przykład w Polsce, wydane przez Ligę Muzułmańską, która należy do tej Federacji Islamskich Organizacji w Europie, która jest taką organizacją parasolową Bractwa Muzułmańskiego, a jednocześnie finansowane przez Światowe Zrzeszenie Studentów Muzułmańskich. To jest organizacja stricte sponsorowana i utworzona przez Arabię Saudyjską. Więc do pewnego czasu na zewnątrz Arabia Saudyjska kontynuowała wsparcie dla tej pracy, takiej krzewienia islamu na świecie wykonywanej przez Bractwo Muzułmańskie, ale to również w następnych latach się zakończyło. W tej chwili Arabia Saudyjska uznaje Bractwo Muzułmańskie za organizację terrorystyczną, także nawet Rada Ulemów Uczonych Arabii Saudyjskiej również rok temu taką decyzję podjęła. Inna sytuacja była w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam bardzo szybko w latach 70., kiedy założono Bractwo Muzułmańskie, uznano, że Bractwo Muzułmańskie spiskuje, żeby obalić rządy, i zakazano działalności, było prześladowane. I tak naprawdę można powiedzieć, że Zjednoczone Emiraty Arabskie mają to wplecione w swoją politykę zagraniczną. To znaczy one się pojawiają zwykle przeciwko tym państwom, które wspierają Bractwo Muzułmańskie i domagają się od państw, które chciałyby normalizować stosunki z nimi, zaprzestania tego wspierania Bractwa Muzułmańskiego. I mniej więcej tutaj jest cały czas to pole negocjacji i dyskusji między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Turcją. No i Egipt z wiadomych powodów w tej chwili też jest przeciwnikiem Bractwa Muzułmańskiego. Także Zjednoczone Emiraty Arabskie, zdaje się, w 2014 roku, jeżeli się nie mylę, uznały za organizację terrorystyczną braci muzułmańskie, organizacje braci muzułmańskie, także te funkcjonujące na Zachodzie, to znaczy takie organizacje jak Muzułmańskie Stowarzyszenie Wielkiej Brytanii, właśnie Federacja Islamskich Organizacji w Europie, czy założona przez szejka Jusufa Al-Karadawiego, o którym jeszcze nie mówiliśmy, Europejska Rada Badań i FATF, również uznawane są za organizacje terrorystyczne przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z drugiej strony mamy Turcję i Katar. Katar przez długie lata pozwalał Bractwu Muzułmańskiemu funkcjonować ze swojego terytorium. Tak naprawdę do lat 90. przy jeszcze wsparciu byłego szejka Hamada bin Khalifa Al-Thaniego
Al Jazeera nadawała non-stop kazania Karadawiego i rozszerzała to słowo Bractwa Muzułmańskiego, rozszerzała jego ideologię, więc tutaj można powiedzieć, że przyjmował pewien patronat nad Bractwem Muzułmańskim, ale później, w latach 99. też powstał zakaz funkcjonowania Bractwa Muzułmańskiego w tym kraju, chociaż za granicą dalej jest to wspierane. Więc co nie przeszkadzało oczywiście szejkowi Karadawiemu dalej nadawać z Kataru. Więc tutaj mówi się bardziej o tym, że Katar wykorzystywał to Bractwo Muzułmańskie i ten cały islamizm jednak w takiej polityce zagranicznej. I bo sam Katar jakby nie jest państwem, które by taką ideologię wyznawało i promowało u siebie. No i z drugiej strony mamy Turcję, w której doszła do władzy w 2002 roku partia AKP, która partia jest partią o korzeniach islamistycznych. Wywodzi się z ruchu założonego jeszcze przez Necmettina Erbakan'a, byłego premiera Turcji. I dla Turcji jakby też wsparcie dla Bractwa Muzułmańskiego też ewoluowało. To znaczy w początkowych latach Turcja w swojej polityce chciała promowała coś takiego pokój w domu jak i pokój na świecie, więc starała się nawiązać jak najlepsze relacje z różnymi krajami. Relacje z Egiptem przez pewien czas były bardzo dobre, więc jakby ta sprawa Bractwa Muzułmańskiego za bardzo się nie pojawiała. Jedyne wsparcie otrzymywał Hamas, który też jest tak naprawdę organizacją związaną z Bractwem Muzułmańskim, no ale to była polityka Turcji wobec Izraela. Natomiast po roku 2011, właśnie po arabskiej wiosnie, kiedy doszło do wyborów, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan nastawił się mocno na promowanie islamizmu, jako taki też promowanie tych organizacji Bractwa Muzułmańskiego islamistycznych w różnych krajach, jako takie też narzędzie polityki zagranicznej. Uwierzył, że to Bractwo Muzułmańskie tam też się utrzyma i będzie to z korzyścią dla kraju, nie tak, ale też dla ruchu islamistycznego, w który przypuszczam, że on raczej wierzy. I zresztą też w samym Egipcie wtedy, wśród różnych członków Bractwa Muzułmańskiego, wiele tych organizacji było zapatrzonych w Turcję. No przecież Turcja była tym sukcesem, że partia islamistyczna nie dość, że rządzi wtedy już 9 lat, 10, dwa, osiąga sukces gospodarczy, bo przypomnijmy, że partia islamistyczna w Turcji nie doszła do władzy na obietnicy wprowadzenia islamskiego porządku, tylko doszła do władzy jako partia, której lider był świetnym gospodarzem Stambułu, proponowała pewne rozwiązania gospodarcze i przez ten pierwszy okres bardzo dobrze sobie jakby z ekonomią radziła. Dzisiaj mamy zupełnie odmienną sytuację, a też to jest kwestia ewolucji i różnych problemów związanych, może zupełnie na inną rozmowę. W każdym razie, jak patrzymy dzisiaj na mapę Bliskiego Wschodu, to mamy różne konflikty, w których po przeciwnych stronach występują razem Turcja i Katar, a z drugiej strony Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska. Mamy przecież wojnę domową w Libii, gdzie zgromadzenie ogólne, to zgromadzenie zgody narodowej jest wspierane, właściwie zostało uratowane tak naprawdę przez Turcję tuż przed ostatecznym praktycznie zwycięstwem generała Haftara, który mocno posuwał się naprzód, praktycznie groziło to już jego zwycięstwem, a z drugiej strony w sytuacji, kiedy Turcja zaczęła jakby odpierać wojska Haftara, po drugiej stronie pojawił się Egipt, który powiedział, że wyznaczył linię, której tej drugiej stronie libijskiej nie wolno przekroczyć, bo wtedy wejdą wojska egipskie, a do tego cały czas było tam wsparcie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mamy sytuację w Somalii, gdzie z jednej strony rząd Federacji Somalijskiej jest mocno wspierany przez Turcję. Somalia jest w ogóle takim krajem, gdzie Turcja się bardzo gospodarczo i militarnie pojawiła i wspiera ten kraj. I ten kraj rzeczywiście korzysta na tym wsparciu i trochę dzięki temu się rozwija. Katar wspiera to też finansowo. A z drugiej strony mamy separatystyczny Somaliland, który jest wspierany przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską. Tunezji też były dyskusje na temat tego, czy
podejrzenia właśnie, czy Ghanouchi nie rozmawia z Turcją i z Katarem, żeby wesprzeć konflikt libijski. Więc nawet to nawet przekłada się na to, że dzisiaj Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska tworzą jakąś taką nieformalną koalicję z Grecją i Cyprem w konflikcie między Turcją, Grecją a Cyprem o złoża gazu we wschodnim morzu, basenie śródziemnego, przepraszam, we wschodnim basenie Morza Śródziemnego, w którym jakby powstaje taka dość egzotyczna ad hoc złożona koalicja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Grecji, Cypru, Francji, Arabii Saudyjskiej i jeszcze Izraela, chociaż może jakby nie razem występują, ale w różnych tam układach. Więc stosunek do Bractwa Muzułmańskiego dzisiaj odgrywa pewną rolę na Bliskim Wschodzie i w tej chwili to, co pan powiedział, że Turcja chce znormalizować, bo znalazła się troszeczkę w takiej sytuacji, gdzie nie ma za dużo możliwości manewrowania, chce znormalizować stosunki z Egiptem. A Egipt wymaga, żeby Turcja przestała wspierać Bractwo Muzułmańskie, bo wielu braci muzułmanów, którzy uciekli z Egiptu przed prześladowaniami Sisiego, jest w Turcji. I Turcja powoli tak jakby cofa się od tego wsparcia, bo mówi się już o tym, że zakazało swobodnego poruszania się tym uchodźcom politycznym, ogranicza ich wsparcie w telewizji, ograniczyło nadawanie ich programów telewizyjnych, więc jakby Turcja próbuje wykonać pewne gesty w stronę Egiptu i myślę, że jest takie ryzyko, że ona ich też może wydalić do tego Egiptu w imię normalizacji swojej polityki, w imię swoich interesów, ponieważ też Bractwo Muzułmańskie samo zaczyna się właściwie między sobą spierać w obliczu tej przegranej i nie wiadomo, czy ono będzie na tyle użyteczne dla tureckiego rządu. A czy spadek pana zdaniem poparcia dla Bractwa Muzułmańskiego oznacza również spadek poparcia dla islamizmu jako takiego, czy jest to jedynie spadek poparcia dla tej konkretnej organizacji, która się nie sprawdziła? Myślę, że to i to. To znaczy, z jednej strony jest spadek poparcia dla konkretnej organizacji, właściwie wielu różnych organizacji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, no bo to one reprezentowały tam islamizm. Również w Turcji islamizm sobie nie najlepiej radzi, ale oprócz tego, że te organizacje jakby zawiodły, to ludzie też zaczynają myśleć, że może ten pomysł, że islam jest rozwiązaniem, że sprowadzimy wszystko do właściwego przestrzegania praw muzułmańskich i wtedy wszystko będzie dobrze, bo to jest taka trochę idea, powiedzmy fix Bractwa Muzułmańskiego, że jeżeli będziemy przestrzegali islamu, to też również zgoda, a Bóg rękę wtedy poda, tak? Że będziemy mieli wtedy przychylność sił opatrznościowych. Są sondaże, ale to sondaże troszkę trzeba powiedzieć z pewnym zastrzeżeniem, bo to są sondaże robione wśród młodzieży i to młodzieży z tak zwanej wielkomiejskiej, młodzieży wielkomiejskiej, młodzieży z dużych miast i młodzieży z takich ośrodków nadmorskich, z kurortów, czyli gdzie jednak w tych krajach lepiej się żyje, to około 66% z nich uważa, że jest za dużo religii w polityce. Życzyłoby sobie tego mniej. To jest wzrost, bo kilka lat temu te badania pokazywały, że takich poglądów było 50%. Oczywiście nie wiemy, nie przeprowadzono tych badań, jak to wygląda w tych krajach, w tych rejonach wiejskich, rejonach poza centrami miejskimi. Natomiast wśród komentatorów te upadki Bractwa Muzułmańskiego, tych partii Bractwa Muzułmańskiego są rozumiane jako upadek pewnej ideologii tego, że wystarczy skupić się na samych tych prawach religijnych, na ideologii islamizmu i wtedy da się zarządzać i tworzyć państwo. Pokazano, że nie można, ale to nie oznacza,
to nie oznacza końca Bractwa Muzułmańskiego, ponieważ Bractwo Muzułmańskie przez te 100 lat wykazało się taką no, dość dużą elastycznością. Ono potrafiło być i w opozycji, potrafiło mieć ukryte struktury, które stosowały przemoc i potrafiło współrządzić i potrafiło funkcjonować w ogóle poza parlamentem, tak jak na samym początku wspomnieliśmy. Więc ono równie dobrze może teraz przejść kolejną przemianę, tak? I młodzi, nowi ludzie, zwłaszcza ci, których chce wprowadzić nowy lider Bractwa Muzułmańskiego, Ibrahim Munir, który chce bardziej otworzyć na młodych swoją organizację, trochę taką, no, powiedzmy, skostniałą, to mogą wprowadzać tą ideologię, ale jakby za poprawą gospodarki, tak, za zajęciem się funkcjonowaniem państwa, za zajęciem się funkcjonowaniem gospodarki i wtedy będzie większa otwartość społeczeństwa również na przyjęcie tej ideologii. No i o czym przykład Turcji trochę świadczy, tak, no bo na tym partia AKP rosła na tym, że rozwijała gospodarkę, więc łatwiej było przyjmować różne inne pomysły, chociażby rozbrojenie, zmianę znaczenia, zmniejszenie znaczenia wojska i policji i pod pretekstem demokratyzacji, tak naprawdę pod chęcią przejęcia kontroli nad państwem. I dzisiaj jeszcze tutaj no, może rzecz powiem, bo to dotyczy Bliskiego Wschodu, natomiast na Zachodzie mamy troszeczkę inną sytuację. To znaczy te organizacje Bractwa Muzułmańskiego jeszcze ciągle funkcjonują i są mocne, dlatego że one funkcjonują w takiej opozycji do tego Zachodu, z sekularyzmu, to jest wzmacniane przez niechęć wobec muzułmanów, czyli albo z drugiej strony wzmacniane przez poczucie takiej szukania jakiejś wspólnej tożsamości przez imigrantów. Więc tu Bractwo Muzułmańskie jeszcze ma taką ułatwioną rolę, bo ono nie musi się wykazać politycznie, ono nie musi się wykazać w rządzeniu, w administracji. I jakby taką nową falą tego, o czym mówiłem w islamizmie, są takie zmiana narracji, już nie mówienie tylko o islamofobii, ale włączenie się w taką politykę wielokulturowości, walki o mniejszość, walki z systemem. Tutaj takim przykładem są amerykańskie działaczki, panie, które zajmują się polityką, jak Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Linda Sarsour. To są osoby, które włączają się w walkę jako islamistki, bo to widać, że one wychodzą, z kim współpracują, że są związane z tymi ruchami, ale włączają się w walkę z Zachodem po stronie ruchów mniejszości, ruchów LGBT. To są dość nam się wydaje karkołomne powiązanie, no bo jak islamizm wspólnie z homoseksualizmem i jak to można połączyć, no im się udaje, ale czasami nie, bo z marszów kobiet Linda Sarsour została w pewnym momencie w Stanach Zjednoczonych wyrzucona ze względu na swoje na przykład antysemickie wypowiedzi. No tak, te przykłady amerykańskie, Ilhan Omar czy Linda Sarsour, to rzeczywiście są ciekawe. No warto, żeby nasi widzowie widzieli, że taka Ilhan Omar, no to jest normalnie posłem do Izby Reprezentantów, tak? To nie jest jakaś marginalna postać i kilka już ich tam jest. Tak, jest jeszcze Rashida Tlaib tak, i one funkcjonują w tak zwanym tej czwórce, jak one się ładnie nazywają? The Squad chyba? The Squad. Tak, to skład. Wspólnie z Aleksandrą Ocasio-Cortez, która pewno też jest dość ciekawą postacią. Niewątpliwie. Chciałem jeszcze właśnie teraz pana zapytać o dwie rzeczy. Pierwsza, którą już pan trochę wspomniał, to jest to, na ile Bractwo Muzułmańskie się jeszcze liczy w Europie. A druga rzecz to jest to, że jeżeli Bractwo Muzułmańskie traci poparcie w świecie arabskim, muzułmańskim, no to co wchodzi w to miejsce? Czy w to miejsce, co tak naprawdę mają do zaoferowania rządzący, którzy zwalczają Bractwo Muzułmańskie, to w imię czego? Stabilizacji, rozwoju gospodarczego, czy pewnej świeckości państwa? To będzie tak. Znowu już będzie kilka odpowiedzi na jedno pytanie, w zależności też od kraju. No ale zajmijmy się na początek Europą. W Europie Bractwo Muzułmańskie w tej chwili jako organizacja, która
jeżeli chodzi o jej poparcie wśród społeczeństwa muzułmańskiego, raczej jest stabilna, nie traci, też nie specjalnie zyskuje. Można powiedzieć, że funkcjonuje i cały czas w wielu krajach utrzymuje coś takiego, że ona stała się reprezentantem mniejszości muzułmańskiej. To była strategia na Europę i Zachód, żeby te organizacje Bractwa Muzułmańskiego, niekoniecznie najliczniejsze wśród wspólnot muzułmańskich, były najlepiej zorganizowane i występowały wobec rządów jako organizacja, z którą trzeba prowadzić dialog, dyskusję, i w ten sposób ugrywały różne rzeczy. Na przykład organizacja taka jak Federacja Organizacji Islamskich Młodzieżowych i Studenckich w Europie jest no, nawet finansowana przez Unię Europejską, więc w jakiś sposób zdobyła uznanie, aczkolwiek to powoli się kończy. Kończy się dlatego, że rządy takie jak Francja, Austria, Dania zauważyły, że no, to wpływa niekorzystnie na reprezentację tych organizacji. Te organizacje wpływają niekorzystnie na integrację muzułmanów. I w zależności od różnych krajów, tutaj przyjmowana jest różna polityka, no, ale natomiast Austria i Francja nastawiają się na mocne zwalczanie Bractwa Muzułmańskiego. W Austrii powstał na przykład takie specjalne centrum dokumentacji politycznego islamu. Przygotowuje raporty, ale przygotowuje również działania. Doprowadziło do wydalenia iluś imamów, zamknięcia meczetów. Są nawet prowadzone postępowania wobec niektórych członków Bractwa Muzułmańskiego Europejskiego. Mieliśmy też chyba w kwietniu taką rezolucję Parlamentu Europejskiego w ogóle taką krytykującą Komisję Europejską właśnie za przyznanie tej młodzieżowej organizacji, o której wspomniałem wcześniej, środków finansowych i za to, że z imienia i nazwiska wymieniona osoba Fared Hafez, który jest też takim członkiem islamistycznym, tutaj bardziej związanym z Turcją, używał pieniędzy europejskich tak naprawdę do ograniczania wolności słowa i stygmatyzowania debaty publicznej we Francji, bo w raportach przygotowanych przez pana Hafeza na zlecenie rządu tureckiego wielu członków życia publicznego, nawet kandydat dzisiejszy na prezydenta, pan Erik Zemmour, zostali uznani jako islamofobi, rasiści i to miało na celu ograniczenie ich takich praw do dyskusji, więc widać, że ta działalność Bractwa Muzułmańskiego jest już zauważana w Europie wreszcie po latach i może to tutaj nastąpi pewna zmiana, ponieważ tak naprawdę Europejczycy, jeśli chcą współpracować z różnymi organizacjami muzułmańskimi, to mają trochę więcej organizacji do wyboru niż tylko te związane z islamizmem. Natomiast co proponują państwa muzułmańskie, państwa dyktatorzy czy rządy w tych państwach muzułmańskich, gdzie bractwo odsuwane jest od władzy? No przede wszystkim to, co pan wspomniał, to stabilizację. Ludzie tak naprawdę idą w tej chwili głosować za bezpieczeństwem gospodarczym, zwłaszcza przy kryzysie pandemii i rosnącej demografii. Prezydent Sisi promuje mocno świeckość, tolerancję. On bardzo mocno tutaj też naciska na Uniwersytet Al-Azhar, żeby tutaj wypuszczał fatwy, które będą oznaczały jakby zmianę islamu w kierunku takiej większej tolerancji dla chrześcijan, koptów i dla no, jakby odejścia od tego całego pomysłu, że szariat musi rządzić w państwie muzułmańskim. Z drugiej strony mamy Arabię Saudyjską, która i Zjednoczone Emiraty Arabskie tak naprawdę przygotowują się do jakiegoś skoku zmiany gospodarczej, która się dokonuje w świecie w związku ze spadkiem konsumpcji ropy naftowej i te kraje widzą, że muszą się przestawić na pewne inne gałęzie przemysłu, więc muszą też zliberalizować swoje podejście do islamu, do kwestii zatrudnienia kobiet i to, co ich interesuje, jakby to też pokazanie pewnej stabilizacji. Tutaj nie ma jakiejś innej ideologii, która by wypełniała specjalnie tą pustkę po Bractwie Muzułmańskim, bo świat arabski zawiódł się trochę socjalizmem, tak, naseryzmem, nacjonalizm też w jakiś sposób funkcjonował, ale też nie odniósł sukcesów i jakby
to miejsce nie zostało zabrane przez nikogo. Może te idee świeckie, demokratyczne będą czymś nowym, ale wprowadzane bez tego no, socjalistycznego czy nacjonalistycznego otoczenia i to może po prostu to może wypełnić tę lukę, ale takiej w tej chwili jakiejś takiej luki, żeby na przykład pojawili się na przykład salafici, czyli coś bardziej radykalnego, to nie ma. No tak, chociaż to ta nadzieja na to, że społeczeństwa arabskie zaczną się demokratyzować, to zawsze, jak o tym mówimy, jest ryzyko, że to będzie nasze europejskie czy zachodnie myślenie życzeniowe. Natomiast no, z tego, co pan mówi, rzeczywiście Bractwo Muzułmańskie jest po prostu w tej chwili w odwrocie. Znaczy, czy będziemy w tej chwili funkcjonować w otoczeniu jakichś, nie wiem, oświeconych dyktatur, które będą mniej opresyjne, bo będą widziały, że no, w pewnym momencie ta opresja nie służy gospodarce, nie służy stabilności i ich interesom? Może tak, no patrzymy na Maroko. Maroko poluźnia tą dyktaturę, tą władzę królewską, dopuszcza więcej demokracji, dogaduje się z różnymi państwami, rozwija nowe interesy z Chinami, z Europą, z Francją, Rosją i zaprasza różnych inwestorów, stając się tak naprawdę no, pewnym motorem gospodarczym w tamtym rejonie. I niekoniecznie wydarza się to przy istnieniu jakiejkolwiek ideologii tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan Jan Wójcik, ekspert do spraw międzynarodowych i ekstremizmu, założyciel portalu euroislam.pl związany z fundacją Security for Freedom. Bardzo dziękuję za tę prawie godzinną już rozmowę, mam nadzieję nie ostatnią, a Państwa jeszcze raz zachęcam do tego, żeby subskrybować nasz kanał, komentować, sugerować, czym powinniśmy się zająć, kogo zapraszać. I proszę jeszcze raz o wsparcie finansowe dla naszych działań, które jest nam niezbędne, żebyśmy mogli dalej funkcjonować i stale się profesjonalizować. Bardzo dziękuję panu i do usłyszenia państwu. Dziękuję również za zaproszenie.